Cześć, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem zajmiemy się dowodzeniem, ale w rachunku prawdopodobieństwa. Zapraszam. Zacznijmy od zbioru omega. Oczywiście zbiór omega jest to zbiór wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego. Zbiór omega i jego podzbiory, najczęściej występują to podzbiory A i B, zdarzenia losowe A i B, zapisujemy, są zawarte w zbiorze omega, czyli są podzbiorami tego zbioru omega i my to chcemy za pomocą grafów Venna narysować. Te grafy Venna bardzo pomagają w rozwiązywaniu tych trudnych zadań, w przedstawieniu danego zbioru za pomocą innego. I tego będziemy się uczyć właśnie na tym spotkaniu. Ja narysowałam taki tutaj oczywiście przykład, że zbiór omega to jest mój ten obszar i wewnątrz tego zbioru są oczywiście podzbiór A i podzbiór B, które mają część wspólną. Jak wiesz, nie musi tak być. Może być taka sytuacja, że te dwa zbiory A i B nie mają w ogóle części wspólnej. Albo jeden zbiór jest w drugim wewnątrz zawarty. Mogą być takie sytuacje, ale najczęściej jednak spotykamy się z taką sytuacją, że jakaś tam część wspólna po prostu jest. I teraz, co w takich zadaniach najczęściej się wykorzystuje? Bezdyskusyjnie wzór na prawdopodobieństwo sumy, korzystając z własności prawdopodobieństwa. Jest to P od A plus P od B minus P od A część wspólna z B. Bezdyskusyjnie może się również pojawić wzór na prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli P od A prim równa się 1 minus P od A oraz wzór na prawdopodobieństwo warunkowe. P od A pod warunkiem B równa się P od A część wspólna z B podzielone przez P od B. Ale w ogóle nie zapominamy o tym najważniejszym, że prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia jest zawsze liczbą z przedziału od 0 do 1 i ten przedział jest obustronnie domknięty, czyli maksymalnie będzie wynosiło prawdopodobieństwo 1, minimalnie 0, czyli nie może nam wyjść w zadaniu prawdopodobieństwo większe niż 1, ani nie może wyjść prawdopodobieństwo mniejsze od 0. I to, mam nadzieję, będziemy ćwiczyć sobie na tych przykładach, które przygotowałam na to spotkanie. A więc zapraszam do rozwiązywania tych zadań, które umieściłam w tej lekcji. Zadanie numer 1. Zdarzenia A i B są zdarzeniami losowymi zawartymi w zbiorze omega, takimi, że P od A' to 0,1, P od B' to 0,3. Wykaż, że P od A część wspólna z B', czyli takie mamy zdarzenie, ma być to mniejsze lub równe od 0,3. Oczywiście utrzymujemy konwencję dowodową, czyli założenie, teza i dowód, czyli ta zasadnicza część dowodu. I teraz będziemy chcieli udowodnić tą naszą tezę, ale zaczniemy od tego zawsze, co mamy dane. No bo pasuje od tego zacząć, prawda? Czyli tak, mamy podane P od A', więc bardzo szybko policzymy P od A. Ze wzoru, że to jest 1 minus P od A', czyli 1 minus 0,1, to będzie 0,9. No to tak samo będziemy liczyć P od B, że to będzie 1 minus P od B', czyli 1 minus 0,3 i to będzie 0,7. Popatrz dobrze na te prawdopodobieństwa. Jak widzisz, jak sumujemy te prawdopodobieństwa, prawda, to wychodzi nam 1,6. To oznacza, że na pewno muszą mieć jakąś część wspólną, bo wiemy o tym, że prawdopodobieństwo sumy no nie może być większe niż 1. Czyli one muszą mieć jakąś część wspólną. A dlaczego się nad tym zastanawiam? Ponieważ dla mnie jest teraz ważne narysowanie grafu Venna, narysowanie, przedstawienie tutaj naszego zbioru zdarzeń elementarnych i tych zdarzeń A i B, bo to nam bardzo ułatwi teraz dalszą pracę. Więc ja zrobię teraz rysunek i standardowo oczywiście ten rysunek tego naszego zbioru omega i tych dwóch podzbiorów nam powinien ułatwić pracę. A więc teraz zdarzenie A podpiszemy sobie tutaj i tu mamy jakieś zdarzenie B. One mają jakąś część wspólną. To jest oczywiście rysunek poglądowy. I teraz dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlatego, że popatrz, ja w tezie mam taki zbiór A część wspólna z B'. No i ja muszę się tym zbiorem zająć. A część wspólna z B'. Jak to u mnie na grafie wygląda? Jak ten zbiór zapisać inaczej? No to jak to zapiszemy? Popatrzmy, A, to widzisz, gdzie jest A. To jest tutaj to nasze jajeczko, to A. Natomiast B' to jest wszystko to, co nie w B. Więc ja może zaznaczę. Czyli to tutaj widzisz zbiór B, a wszystko poza, takie słoneczko o nam wyjdzie, wszystko poza B to jest B'.
I teraz, gdzie będzie ten zbiór A, część wspólna z B'? To będzie ta część, która jest częścią wspólną tego naszego zbioru A i tego słoneczka dookoła, prawda? Czyli to będzie ta część, ja ją zamaluję. I teraz zastanówmy się, jak tą część, właśnie to A, część wspólna z B', inaczej matematycznie zapisać. Popatrz, jest to nic innego jak zbiór taki. A, różnica B. Gdybym ja chciała od zbioru A odjąć zbiór B, to tak naprawdę ja odejmuję część wspólną, prawda? Ja od zbioru A odejmuję zbiór B. Czyli mogę napisać to inaczej A, różnica B. Co mi to dało? Bo jak ja teraz zapiszę Ci prawdopodobieństwo A, część wspólna z B', to ja mogę śmiało napisać, że to jest prawdopodobieństwo A, różnica B. A teraz patrzmy dalej, co to jeszcze mogę zapisać. Popatrz, jaka jest szansa, że ja trafię w to moje czerwone zamalowane? To jest taka szansa, że ja to mogę inaczej zapisać jako różnicę takich dwóch prawdopodobieństw, że trafię w zdarzenie A, czyli P od A, i od tego odejmę tą malutką taką część, że trafię w część wspólną, prawda? Czyli odejmę prawdopodobieństwo części wspólnej tych zdarzeń i uzyskam dokładnie to samo. Czyli prawdopodobieństwo A różnica B to jest nic innego jak P od A, no bo to byłoby trafienie w całe to moje jajeczko, prawda? Jak ja od tego odejmę prawdopodobieństwo, że trafię w tą część wspólną tych dwóch zdarzeń. Rysunek bardzo ważny, bo z rysunku różne rzeczy wywnioskujemy. No i teraz, dlaczego tak zapisałam? Popatrz, dlaczego tak zapisałam? Ponieważ no, B' nie jest takie ładne, nie? No ale już A część wspólna z B jest ładniejsze. A teraz z czym Tobie się powinno skojarzyć A część wspólna z B? No ze wzorem, który jest bardzo ważny w rachunku prawdopodobieństwa, ze wzorem takim. P od A suma B to się równa P od A plus P od B minus P od A część wspólna z B. Podstawmy pod to, prawda? Czyli ja tutaj no, tego nie mam, P od A suma B, to się równa. P od A to jest oczywiście 0,9, dodać 0,7 minus P od A część wspólna z B. No to idąc dalej mam 1,6 minus P od A część wspólna z B. No i takie mi wyszło prawdopodobieństwo sumy tych dwóch zdarzeń, prawda? Czyli prawdopodobieństwo, że uda mi się trafić w ten obszar, który teraz tutaj Wam pokazuję, prawda? Czyli tyle ono wynosi. Ale przecież ja wiem, ze wstępu do lekcji, z tego co przypomniałam, powiedziałam najważniejsze. Prawdopodobieństwo jest mniejsze lub równe od 1. Takie ograniczenie jest super, bo ja teraz mogę zapisać, że moje 1,6 minus P od A część wspólna z B na 100% musi być mniejsze lub równe od 1. No bo tak mogę ograniczyć. Owszem, mogłabym też ograniczyć w taki sposób, że jest większe lub równe od 0. Ale akurat w tym przykładzie to ograniczenie się sprawdzi. No bo teraz jak poprzenoszę, to będę miała minus P od A część wspólna z B jest mniejsze lub równe. Jak tu przeniosę, będę miała minus 0,6. I teraz popatrz, ja chcę dojść do tego, no nie? A ja mam tą część tutaj, łącznie z tym minusem. Więc jeżeli ja obustronnie dodam teraz P od A, mogę taką operację zrobić, prawda? To będę miała tak, P od A minus P od A część wspólna z B, to będzie mniejsze lub równe P od A minus 0,6. No i teraz popatrzmy, a co to było to? Popatrzmy na to nasze wcześniejsze przekształcenie. To jest nic innego to, co jest zawarte w tezie, czyli P od A część wspólna z B'. Mniejsze lub równe. Za P od A podstawimy sobie 0,9 minus 0,6. Czyli zapiszemy, że P od A część wspólna z B' jest mniejsze lub równe 0,3. I to właśnie, mój drogi, mieliśmy udowodnić, prawda? Czyli co kończy nasz dowód. Dokładnie to mieliśmy udowodnić. Tutaj zapisane jest, że P od A część wspólna z B' jest po prostu mniejsze lub równe 0,3. Zadanie numer 2. Zdarzenia A i B są zdarzeniami losowymi zawartymi w zbiorze omega oraz P od A część wspólna z B' wynosi 0,7. Wykaż, że P od A' część wspólna z B jest mniejsze lub równe 0,3. I my to mamy wykazać. Oczywiście konwencja dowodu, założenie, teza, dowód.
Trzeba by było tutaj zacząć od razu, myślę, od narysowania grafów, tylko możesz tak pomyśleć, jaką sytuację zrobić. No na pewno trzeba narysować zbiór omega bezdyskusyjnie. Jak narysujesz, ja rysuję w taki sposób zbiór omega. I teraz możemy się zastanowić znowu, jaki tu przypadek. Czy taki przypadek, że A i B mają jakąś część wspólną, czy tak, że nie mają w ogóle części wspólnej, czy że jeden jest w drugim tym zbiorze, jeden podzbiór w drugim. W zasadzie nie ma to kompletnie znaczenia, jak narysujemy, dlatego że najczęściej spotykanym przypadkiem jest oczywiście ten przypadek, że zdarzenie A i B mają jakąś część wspólną i ja zawsze rozwiązując zadania, tak właśnie rysuję. No chyba, żeby wiesz, napisane było na początku w założeniu, że na przykład A jest zawarte w B, no to wtedy taki rysunek to nie wolno zrobić. Ale póki co na razie nie wiemy, jak wygląda sytuacja, więc rysujemy sobie tą najczęściej, najbardziej typową sytuację przedstawiamy przy użyciu grafu Wena. No i co dalej? Mamy podane takie prawdopodobieństwo A część wspólna z B prim. I my już troszeczkę mówiliśmy o tym właśnie konkretnie w tym zadaniu wcześniejszym, prawda? Jak to zapisać? Więc to się równa, myśmy zapisywali to, że ja zamalowywałam to słoneczko przy B i wychodzi wtedy zdarzenie A i A część wspólna z B prym, ja tylko może zamaluję to, co nam tu powstało, to jest to, co ja teraz zamalowuję na czarno. Czyli ja to mogę inaczej zapisać jako A różnica B. Teraz popatrz się, gdyby one były rozłączne, te zbiory, prawda, nie miałyby części wspólnej, to też bym mogła napisać A różnica B, ale wtedy dalej by to było oczywiście A, prawda? Więc w takiej sytuacji nie byłoby to w ogóle dla mnie znaczenia, czy to będą rozłączne, czy jeden będzie w drugim. Jak najbardziej ta równość jest poprawna. Teraz ja to oczywiście obłożę prawdopodobieństwem, czyli prawdopodobieństwo, że trafię w taki zbiór A część wspólna z B prim jest równe prawdopodobieństwu, że trafię w zbiór A różnica B. I teraz patrząc znowu na ten nasz rysunek, możemy to prawdopodobieństwo zapisać jako P od A odjąć P od A część wspólna z B. No bo A różnica B to jest tylko ta część, czyli jak ja bym od prawdopodobieństwa trafienia w to mój zbiór A odjęła prawdopodobieństwo, że trafię w tą część wspólną, no to będzie się zgadzało, że mam prawdopodobieństwo różnicy tych dwóch zdarzeń. Dobrze, popatrzmy, gdyby były te zdarzenia rozłączne, czyli jakby ten przypadek był inny, no to wtedy prawdopodobieństwo A część wspólna z B byłoby równa 0. No to też by ten wzór zachodził jak najbardziej, prawda? Więc ten wzór zachodzi we wszystkich trzech sytuacjach, jakie mogą się zdarzyć. Że jeden zbiór jest w drugim zawarty, że mają troszkę części wspólnej i że są zupełnie rozłączne. A ja rysuję oczywiście ten przypadek, że jednak jakaś tam część wspólna jest. Dobrze, do tego wrócimy, ale popatrzmy, że jeszcze mamy tutaj inne takie zdarzenie. A prim, część wspólna z B. Myślę, że tutaj porządnie na to popatrzysz, że to jest bardzo analogiczne do tego, co wcześniej. A prim to jest z kolei, a może na kolor czerwony zamaluję, to jest z kolei to tutaj nasze słoneczko, które otacza praktycznie ten zbiór nasz A, tak humorystycznie mówię słoneczko. To jest wszystko ta część, ale część wspólna z B, to się okazuje, a może na czerwono grubiej poprawię, że to jest ten obszar, prawda? Że to jest ten obszar, czyli ja A prim, część wspólna z B, mogę zapisać, że to jest nic innego jak B różnica A. Czyli od tutaj zbioru A odejmuję zbiór B i wychodzi mi ta część czerwona, tak co grubiej zamalowałam. Dobrze, no to tak samo myślimy. P od A prim, część wspólna z B, to się równa P od B różnica A. I teraz jaka jest szansa, że ja trafię w tą moją część B różnica A? To jest nic innego, jakbym ja od P od B odjęła P od A część wspólna z B. Czyli od tego P od B odejmujemy znowu tą część wspólną. Mam na myśli tutaj oczywiście odejmowanie na prawdopodobieństwach. Wychodzi mi tutaj taki związek. Czyli ten związek mi taki wyszedł, a tutaj mi ten związek wyszedł taki. No, na pewno musimy wykorzystać fakt, co jest dane w zadaniu, nie? Założenie. Czyli założenie było takie, że to pierwsze tutaj prawdopodobieństwo tego pierwszego zdarzenia wynosi 0,7. Czyli ja zapiszę P od A, tutaj kontynuuję dowód, minus P od A część wspólna z B równa się 0,7, prawda? No bo korzystam z założenia. Czyli ja na przykład z tego wyliczę P od A, to będzie 0,7 dodać P od A część wspólna z B. Skoro tak,
no to fajnie by było znowu pewnie użyć jakiegoś ograniczenia. Ograniczenie dlatego, że mamy do czynienia, jak widzisz, z nierównością, nie? No więc znowu wykorzystamy wzór, który bardzo często wykorzystujemy. P od A suma B to się równa P od A, dodać P od B minus P od A część wspólna z B. No i spróbujmy pod ten wzór oczywiście podstawić, czyli P od A suma B to się równa. Za P od A podstawmy sobie to. 0,7 dodać P od A część wspólna z B. Dalej dodać P od B i minus P od A część wspólna z B. No co dalej? Jak widzisz, to z tym mi się skasowało i wyszło mi po prostu, ja to zapiszę, P od A suma B, wyszło mi 0,7 dodać P od B. No i znowu użyję takiego samego ograniczenia, że to prawdopodobieństwo musi być mniejsze lub równe od 1 bezdyskusyjnie zawsze. A więc jak przerzucę 0,7 na tą stronę, uzyskuję, że P od B jest mniejsze lub równe od 0,3 po przeniesieniu i odjęciu. P od B mniejsze lub równe 0,3. Popatrzmy, co my mieliśmy udowodnić. My mieliśmy udowodnić, że P od A', czyli wspólna z B, jest mniejsze lub równo 0,3, a tu nam już to 0,3 wyszło, prawda, po tej naszej prawej stronie, to teraz popatrzmy, jak rozpisaliśmy to prawdopodobieństwo. Otóż to prawdopodobieństwo rozpisaliśmy jako różnicę takich dwóch prawdopodobieństw. To teraz wystarczy tylko popatrz logiczne myślenie. Skoro to prawdopodobieństwo jest mniejsze lub równe 0,3, to popatrz, to skoro od tego jakieś prawdopodobieństwo jeszcze mniejsze, wiadomo, odejmiesz, prawda? Mniejsze lub równe oczywiście, bo to może taka być sytuacja. Jeżeli odejmiesz, czyli jeżeli ja teraz od P od B odejmę P od A część wspólna z B, to jak najbardziej dalej będę miała mniejsze lub równe 0,3. Dlaczego? No bo popatrz, to oczywiście jest liczba większa lub równa od zera. Więc jeżeli od P od B, które jest mniejsze lub równe 0,3, odejmiesz coś dodatniego, to na pewno będzie to mniejsze bądź równe 0,3, no bo odejmowanie jest, prawda? Natomiast jeżeli odejmiesz 0, no to ci dalej zostanie P od B, czyli będzie się zgadzało z tą nierównością, że P od B będzie mniejsze lub równe 0,3. Czyli odejmując coś, które jest nie, coś, co jest nieujemne, możemy powiedzieć, że nam się tutaj nierówność absolutnie nie zmienia. Czyli co kończy nasz dowód? Zadanie numer 3. Niech A i B są zdarzeniami losowymi zawartymi w zbiorze omega oraz P od A to 0,4, P od B' to 0,2. Wykaż, że prawdopodobieństwo zdarzenia warunkowego, czyli A pod warunkiem B, ma być mniejsze lub równe 0,5. Tutaj mamy do czynienia z prawdopodobieństwem warunkowym, więc na pewno będziemy w dowodzie używać wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe. Tylko tak, zastanówmy się, czy to są jakieś bardzo skomplikowane zbiory. Tu jest zbiór A, tu jest zbiór B'. Jeżeli nie ma bardzo skomplikowanych zbiorów, na przykład jakiś A czy wspólna B', albo A' różnica B, jakkolwiek, to znaczy, że może się nawet udać to zrobić bez rysowania grafów Wena, czyli na czystych wzorach, których będziemy korzystać. No to tak, ja bym chciała pokazać, że dowody nie wprost są bardzo fajne również w rachunku prawdopodobieństwa, dlatego robimy tutaj zadanie dowodem nie wprost. Wiadomo, nie każdy przykład, bo i wprost dowody są fajne, i te nie wprost. Na czym polega dowód nie wprost? Przepiszę tezę tyle, że zaprzeczoną. Czyli ja zapiszę Tobie, że P od A pod warunkiem B to jest większe od 0,5. I teraz, jeżeli dojdziemy do sprzeczności, to znaczy, że oczywiście postawiona teza jest prawdziwa. Ta teza oczywiście wyjściowa. No skoro tak, no to skorzystajmy tutaj ze wzoru, prawda? Czyli wzór na prawdopodobieństwo warunkowe to jest taki P od A część wspólna z B podzielone przez P od B i twierdzimy, że to jest większe od 0,5, prawda? Oczywiście zaprzeczona to jest nasza teza. No to popatrzmy. W zasadzie to P od A część wspólna z B, no nie mamy, ale P od B też nie mamy, ale sobie szybciutko policzymy tutaj na boku, że P od B to jest nic innego jak 1 minus P od B', czyli 1 minus 0,2, czyli to jest 0,8.
No to skoro tak, no to ja podstawię tam 0,8, czyli P od A część wspólna z B podzielone przez 0,8 i to jest większe od 0,5. Pomnożę obustronnie przez 0,8, prawda, żeby się mianownika pozbyć i tu kontynuuję, czyli P od A część wspólna z B wychodzi, że jest większe od 0,5 razy 0,8, to jest 0,4. I teraz popatrz, mój drogi, w założeniu było, że P od A to jest 0,4, a P od A część wspólna z B, że nam niby wyszło, że większe od 0,4. No jak może być większe, skoro zbiór A część wspólna z B na pewno albo jest w szczególnym przypadku równy zbiorowi A, tak? Albo jest od niego mniejszym zbiorem. Zatem wyszło nam, że prawdopodobieństwo części wspólnej jest większe od 0,4. Oczywiście, że to jest sprzeczność. Nie może tak być, no bo ten zbiór, jak widzimy, jakby takiej najbardziej szczególnej sytuacji, on maksymalnie może się pokryć nam ze zbiorem A, ale na pewno nie będzie od niego większy, a więc prawdopodobieństwo trafienia w niego no na pewno nie może być większe od 0,4. Sprzeczność, co kończy nasz dowód, dowód nie wprost. W tym zadaniu chciałam Tobie pokazać, że nie zawsze tego typu zadanie jest związane z rysowaniem grafu Wenna, ale często te grafy nam pomagają. Natomiast jeżeli da się je ominąć, no to oczywiście, że omijamy. Zadanie numer 4. Zdarzenia A i B są zdarzeniami losowymi zawartymi w zbiorze omega oraz P od A część wspólna z B' równa się 0,1, P od A' część wspólna z B równa się 0,2. Wykaż, że P od A część wspólna z B jest mniejsze lub równe 0,7. Mamy to wykazać i teraz znowu się zastanawiamy, od czego zacząć. Patrzymy sobie zawsze za to, co jest dane, prawda? Jeżeli dane jest prawdopodobieństwo jakiegoś trudnego zdarzenia, to mogą nam pomóc oczywiście grafy Wenna. I tutaj faktycznie jest nie za ciekawie. I tutaj też nie jest za ciekawie, choć robiliśmy to już na tym spotkaniu. Ale chodzi mi o to, że po prostu są to przykłady zdarzeń, które nie są takie proste, jak na przykład A, B, A prim, B prim. To są proste zdarzenia. Takie A część wspólna z B prim, czy też A prim część wspólna z B, czy jeszcze jakiekolwiek inne, są trudne. Więc można sobie pomóc fajnie, oczywiście grafami. To jest dla nas powtórka, bo we wcześniejszych zadaniach było podobnie. Czyli tak, oczywiście rysujemy sytuację taką, żeby nasze zdarzenia miały jakąś część wspólną i przypomnijmy sobie, A część wspólna z B prim, to był który zbiór? To było A część wspólna z tym dopełnieniem zbioru A, czyli to jest właśnie ten zbiór, który ja inaczej mogę zapisać A różnica B. Czyli prawdopodobieństwo A część wspólna z B prim to jest prawdopodobieństwo A różnica B, a to zapisujemy w jeszcze inny sposób, czyli prawdopodobieństwo A odjąć prawdopodobieństwo, że trafię w część wspólną tych dwóch zdarzeń. Dobrze, no to analogicznie rozpiszmy sobie teraz ten zbiór A prim część wspólna z B, no bo też jest podane jego prawdopodobieństwo, więc po coś jest podane, nie? To będzie z kolei u nas ten zbiór tutaj i to jest B różnica A. Czyli prawdopodobieństwo A prim część wspólna z B to jest prawdopodobieństwo B różnica A, czyli to jest prawdopodobieństwo, że trafię w zdarzenie, prawda, czy też no, mówimy zbiór czy zdarzenie B, odjąć prawdopodobieństwo, że trafię w część wspólną tych dwóch zdarzeń. No i teraz wykorzystajmy założenie, czyli to przyrównajmy do 0,1. Ja to będę pisała tutaj już, przepiszę to. I to przyrównam do 0,1, a to drugie, co rozpisałam, czyli P od B minus P od A część wspólna z B przyrównam do 0,2. Co z tego wyliczyć? No myślę, że popatrz, mamy czy niewiadome, ale dobrze jest zostawić to prawdopodobieństwo części wspólnej, czyli P od A wyliczymy, że to będzie 0,1 dodać P od A część wspólna z B. I takie nam wyszło. A tu P od B to się równa 0,2 dodać P od A część wspólna z B. No i teraz, jak nie wiesz, co dalej zrobić, to zawsze pomyśl, żeby może użyć wzoru, w którym występuje ta część wspólna, prawda? To prawdopodobieństwo części wspólnej, a więc wzór, który znamy z własności prawdopodobieństwa. P od A suma B to się równa P od A plus P od B minus P od A część wspólna z B. Jest to bardzo dobry wzór do tego, żeby go w odpowiednim momencie użyć. Czyli P od A suma B to się równa
Za P od A podstawiam to. 0,1 dodać P od A, część wspólna z B. Dodać. Za P od B podstawiam 0,2 dodać P od A, część wspólna z B. I odjąć P od A, część wspólna z B. Popatrz. To z tym może nam się skasować, czyli dochodzimy do wniosku, że P od A suma B to będzie co? P od A część wspólna z B dodać 0,3. No i teraz co? No i teraz nasze kochane ograniczenie, że prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia jest na 100% mniejsze lub równe 1. I wystarczy, że ja to przerzucę. I dochodzę do tezy. Jak to przeniosę, mam 0,7, co kończy mój dowód. No bo taką tutaj miałam tezę. Miałam wykazać, że prawdopodobieństwo części wspólnej jest mniejsze lub równe od 0,7, co oczywiście mi się udało. Zadanie numer 5. Niech A i B będą oczywiście zdarzeniami losowymi zawartymi w zbiorze omega oraz P od B jest większe od 0, czyli jest liczbą dodatnią. Nie może wynosić 0, tak to masz rozumieć, bo to, że ono jest większe od 0, nas informuje tylko tyle, że nie może być 0, bo wiemy, że i tak liczbą ujemną być nie mogło, nie? Dobra, wykaż, że P od A pod warunkiem B, odjąć P od A pod warunkiem B pomnożone przez P od B prim, dodać P od A prim jest mniejsze lub równe od 1. No i znowu zaczynamy dowód, prawda? I zastanawiamy się, czy będziemy musieli tutaj znowu rysować grafy. Przypominam, grafy rysujemy wtedy, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakiegoś zdarzenia, jakiegoś zbioru, prawda? No tu mamy A prim, no to nie jest problem, bo to takie zastosujemy sobie własność prawdopodobieństwa przeciwnego i nie ma problemu. Tu mamy też P od B prim, więc też sobie zastosujemy. Tu mamy z kolei prawdopodobieństwa warunkowe, też mamy wzór, prawda? W związku z czym wydaje się bezsensowne rysowanie. Chcesz, to rysuj, ale nie ma tu kompletnie potrzeby na to. No i ja proponuję zrobić znowu dowód nie wprost, prawda? Żeby było tak, że czasem robimy dowody wprost, a czasem robimy po prostu dowody nie wprost. No to na czym polega dowód nie wprost? Oczywiście przypominam, na zaprzeczeniu tezy. Czyli przepisuję P od A pod warunkiem B minus P od A pod warunkiem B pomnożone przez P od B prim, dodać P od A prim i zaprzeczam tezę, czyli twierdzę teraz, że to nie jest mniejsze lub równe od 1, tylko że to jest większe od 1. Ja tak twierdzę, mam dojść do sprzeczności, dzięki czemu pokażę, że ta moja wyjściowa teza jest prawdziwa. No okej, okay. Rozpisujemy wzorami, no bo jak inaczej, nie? Czyli P od A pod warunkiem B to jest P od A część wspólna z B podzielone przez P od B. Dalej mamy odjąć, znowu ten sam wzór, czyli rozpisuję P od A część wspólna z B podzielone przez P od B. Pomnożone teraz jest i teraz P od B prym. No też znamy wzór, nie? 1 minus P od B, dobra, dodać. No i P od A prim, nie? Znowu wzór. 1 minus P od A i to jest podobno większe od 1. No to popatrzmy na prawą, lewą stronę. Po lewej i po prawej stronie występuje jedynka, więc od razu to przeniosę i odejmę, dzięki czemu tu mi zostanie 0. I teraz po co było to założenie? Po co było ten fakt, że P od B nie może być 0? Po to, żebym ja teraz swobodnie mogła pomnożyć przez mianownik i nie myślała, że muszę dać dodatkowe założenie, prawda? No bo jak jest dowód skonstruowany, prawda, zadanie dowodowe, to ono musi być poprawnie skonstruowane. Więc to założenie jest tutaj bardzo ważne, ponieważ to jest liczba dodatnia, więc mi się zwrot nierówności nie zmieni, a 0 być nie może, bo w mianowniku oczywiście 0 być nie może. No to pomnożę to przez P od B, dzięki czemu tu mi zostanie P od A część wspólna z B. Odjąć. Tu będę miała P od A część wspólna z B, ale to jest pomnożone przez 1 minus P od B. I tutaj pomnożę, czyli będę miała minus P od A razy P od B większe od 0. No to co dalej? No muszę ten nawias oczywiście jeszcze opuścić, czyli wymnożyć, czyli przepisuję P od A część wspólna z B minus, jak pomnożę tutaj przez jedynkę, to będę miała P od A część wspólna z B. Tu mam minus i tu minus będę miała plus. P od A część wspólna z B razy P od B. Minus P od A razy P od B większe od 0. Co mi się znowu pięknie tutaj skasuje? No to z tym, prawda? Bo to jest to samo i mamy to odjąć. To teraz popatrzmy, zostało nam coś takiego.
No wiadomo, że ten tutaj składnik jest inny niż ten, ale mają coś wspólnego. Tu jest P od B i tu jest P od B, więc wyciągamy przednawias. No to ja wyciągam przednawias P od B, dzięki czemu w nawiasie zostanie mi P od A część wspólna z B, odjąć P od A. I ja twierdzę, że to jest większe od zera. No ja mam teraz pokazać, że to jest sprzeczność, prawda? No to zaczynamy od początku. Więcej już z tym nic nie nawojujemy. Teraz tylko się musimy zastanowić, czy to już faktycznie jest sprzeczność. P od B podane było w założeniu, że jest większe od zera, czyli na 100% to jest liczba dodatnia. Natomiast jeszcze spróbujmy oszacować tą liczbę. P od A część wspólna z B to albo to, bo to jest część wspólna, prawda? Prawdopodobieństwo, że trafi w część wspólną. Dwóch jakichś zdarzeń, prawda? Więc prawdopodobieństwo części wspólnej, no na pewno jest mniejsze albo bądź równe P od A. Dlatego tutaj będzie liczba mniejsza lub równa 0. Może się zdarzyć taka sytuacja znowu specyficzna, że A część wspólna z B to będzie A, czyli że częścią wspólną dwóch zbiorów będzie jeden ze zbiorów, prawda? Jeżeli A będzie zawarte w zbiorze B, to jest szczególny przypadek, ale najczęściej jest tak, że jednak te zbiory, prawda, mają troszeczkę części wspólnej. I wtedy widzimy, że prawdopodobieństwo, że ja trafię w część wspólną, jest mniejsze od tego, niż ja trafię w P od A. Można sobie pomóc jakimś rysuneczkiem, prawda, że mamy sobie taki przypadek, ja może to jeszcze dopowiem głębiej, mamy taki przypadek. I teraz widzisz, prawdopodobieństwo, że ja trafię w tę malutką część, w tą część wspólną, jest mniejsze od tego, że ja trafię w cały ten zbiór. Oczywiste. Gdyby była sytuacja taka, że mamy zdarzenia, które są oczywiście rozłączne, no to prawdopodobieństwo części wspólnej, no nie ma, wynosi zero, nie? Więc jest mniejsze od tego, że ja trafię w ten cały wielki zbiór A. No i może być sytuacja oczywiście taka, że mam zbiór B, a w środku mam zbiór A i teraz prawdopodobieństwo części wspólnej tych dwóch zbiorów, no to jest A i jak ja od tego odejmę P, prawdopodobieństwo, że trafię w ten zbiór, to wychodzi mi 0. Dlatego napisałam bądź równe 0. Gdyby była taka sytuacja, że zbiór A jest taki, a zbiór B jest tutaj taki, prawda, czyli zbiór B jest zawarty w zbiorze A, no to mamy prawdopodobieństwo części wspólnej, czyli częścią wspólną, jak widzisz, jest w tym wypadku B, tak, czyli jaka jest szansa, że ja trafię w ten zbiór B? Na pewno mniejsza niż prawdopodobieństwo, że trafię w cały wielki zbiór A. Czyli za każdym razem upewniamy się, że to będzie mniejsze lub równo zera. Czyli jeżeli ja pomnożę liczbę dodatnią z liczbą mniejszą lub równą od zera, to mi wyjdzie mniejsza lub równa od zera. A ja miałam w tej mojej zaprzeczonej tezie, że miało mi wyjść większe od zera, a to mi wychodzi mniejsze lub równe. Czyli ewidentnie sprzeczność jest, prawda? Bo liczba, która jest mniejsza lub równa od zera, no nie może być większa od zera, logiczne. Co kończy mój dowód? Mam nadzieję, że te przykłady, które ze mną przeanalizowałeś, pozwolą Ci tak swobodnie poruszać się w tej takiej śliskiej dziedzinie dowodzenia w rachunku prawdopodobieństwa, którą nie wszyscy lubią. Ale mam nadzieję, że teraz już dla Ciebie to nie będzie straszne i polubisz to tak samo jak oczywiście ja. Zapraszam jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał, na mój Facebook. No i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.